wirowy i asfaltowy. A wiecie też Państwo, że u nas przejść z drogą, żeby ludzie puścili, to były różne historie. Mógłbym opowiadać godzinami Państwa na różne takie tematy, które były historycznie związane, gdzie ludzie potrafili cielęta zabijać, żeby tylko drogi nie robić i wozić do panów, do miasta, żeby tylko droga nie szła, bo jak będą jeździć czołgi, to im szyby z okien wylecą. Tak, panie burmistrzu, ja jeszcze chciałam się zapytać o ten asfalt, nie asfalt, tylko chodnik od pana Udego, nie, wcześniej. No ten chodnik na Tuchowskiej. Powiem tak, że... Tak, na Tuchowskiej to jest mora. Proszę? Od Tenerowicza, tak. Tak, od Tenerowicza. Od Chudego, no, od Chudego i tam. No, dwie odjazdy. Myślę, że my mamy... Strasznie to potrzebne. Czy procedujemy w tej chwili decyzję lokalizacyjną na ten chodnik? Od, właśnie tam od Chudego do granicy... Pan nie widzi, a ja właśnie wieczorem... Do granicy z Uniszową. Tamtędy. I w jakim potem on zakresie będzie realizowana, to jest inna sprawa, ale chcemy, żeby pozwolenie było na całość. Na pewno ten odcinek od pana Chudego do pana Korca, tam do tej przekąpowi, do tego zakrętu. Trzeba minąć Łąkową, żeby ten zakręt minął. Tam do tej pompowni. To jest konieczne. A dalej ja bym ten chodnik widziała już nie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, tylko przez te łąki, oddzielnym tym torem, ale czy będzie taka możliwość, czy ludzie się zgodzą, bo to jest zupełnie inna sprawa jeszcze, no to byłoby o wiele taniej, bo nie trzeba robić tej kanalizacji, przykrywać rowu, zwłaszcza, że tam te rowy przy każdej większej wodzie, to wiecie, że tam płynie, są pełne i płynie rzeka, więc jak zakryjemy te rowy, przepustami, kanałami, bo to wszystko będzie na drodze. Albo u Korca. Albo u Korca. U Korca, ale bardziej u Krasa. No. Więc to naprawdę wskazane było, żeby ten chodnik poszedł zupełnie oddzielnym torem przez te łąki obok drogi. Czy się zgodzą ludzie? Nie wiem. Studnie takie, nie? Tam nie ma studni. Kanalizacyjne. Tak, ale to można ominąć. W każdym razie zaczęliśmy od tego, bo to jest pierwszy krok, że musi być decyzja lokalizacji. Lokalizacji między granicą a Dyrówką? Tutaj nie potrzeba decyzji lokalizacyjnej, bo jest plan zagospodarowania przestrzeni górniczej, więc nie wydaje się decyzji lokalizacyjnej. Nie trzeba. A kiedyś odcinek nie został, bo tam skrzyżowanie kiedyś trzeba przebudować. Tak, tylko że tu się, ja mówię o pewnej procedurze. Dla Rygic musi być wydana decyzja lokalizacyjna, natomiast dla Uniszowej tej decyzji się nie wydaje. Ale dobrze, że Państwo żeście ten temat poruszali. Ponieważ są już 10 lat plan zagospodarowania przestrzennego Uniszowej jest. Będziemy przystępować pomalutku do zmiany, bo jest kilkanaście wniosków o to, żeby na przykład były aktualizacje. To potrwa ze 2 lata. Ale też zastanówcie się nad tym, żeby te wnioski kierować. Bo kiedyś robiliśmy tereny budowlane, na przykład tutaj taki fajny teren właśnie teraz za ten... No wycofali, właśnie miałem te tereny budowlane. Ale się okazuje, że ktoś jest inny właściciel już działek. I no chcą, no ale... Powiedzmy sobie, trzeba ludziom się. Aktualizacja planu zagospodarowania i tutaj, zwłaszcza przy drodze powiatowej, stworzyły się fajne działki, a są wolne przestrzenie. Zważywszy na to, że Tuchów wcześniej czy później będzie miał obwodnicę, więc wyjazd w kierunku Tarnowa z Uniszowej czy z Bistruszowej będzie bardzo prosty. A jeszcze, to już moje pokolenie pewnie tego nie doczeka, choć chciałbym jako stary jeszcze zobaczyć. Planuje się drogę szybkiego ruchu, o którą zabiegałem, dla powiatu jasielskiego i powiatu gorlickiego z Biecza do Tarnowa, do Węzłów. I ona jest jakby zaplanowana, że ona pójdzie z tej strony od Rzepiennika i z tej strony Tuchowa, czyli do obwodnicy. Nie wiadomo, czy ono pójdzie gdzieś tam tuchowską, raczej tuchowską stroną,
do Tarnowa, gdzieś może przez Karwocze, może tamtymi kierunkami. Nie umiem Państwu powiedzieć dokładnie. Byłem na takim posiedzeniu w Jaśle i tam ten temat był podnoszony, zwłaszcza przez samorządowców z tamtych stron. A mi zawsze brzmiało w uszach jeszcze to powiedzenie takich moich dziadków, a planowali, że na Gorlicę miała iść droga tędy, a nie przez Tuchów, nie? Więc kiedyś, w dawnych, dawnych czasach, ktoś tam to rozważał. Gdybyśmy mieli taką drogę, to byśmy rzeczywiście mogli powiedzieć, że leżymy już gdzieś na jakiej trasie. Na razie jesteśmy chata z kraja. Tu dużo mówić. Dojazd na powiatowych drogach to jest nieprzekraczanie 12 ton lub 30. I rozwój taki, żeby ktoś przyszedł i postawił tu coś, jak, no to jest wręcz niemożliwe. Na razie mamy cichą, spokojną gminę, gdzie ludzie dojeżdżają. Ale to jakby w tym przyszłości sądzę, że byłoby ważne. I żeby ku temu to szło. A jeszcze a propos tej Szwedki, kurczę, nie wszystkie pytania tego. A jak ochrona środowiska z tą Szwedką? Bo jak to prostowanie i to wszystko, to ochrona środowiska musi wyrazić zgodę. A oni coś słyszałem w radiu, w telewizji, że mówią, żeby pozostawiać rzeki swojemu biegowi, żeby ich nie regulować, żeby to wszystko zostało naturalne. No, zapewne tak, tylko że to niech wykupią foldery zalewowe. Niech wykupią łąki, na którym będzie się ona wylewała i obniżyć brzeg i rzeczywiście, bo wtedy, wiecie, mamy rozwiązanie, jeżeli by tutaj się wylewała, nie wiem, tak przykładowo daję, w okolicach Gmyra to, co jest koło kantorów i tutaj było to jeszcze niżej, żeby o metr i tu się obniża, to ona już nie będzie tutaj szła wysoko, jeżeli tutaj by, to szkoda, bo to jest trzecia klasa gruntów akurat tu na tym terenie, macie najlepsze grunty właśnie w tym. Panamuliska przez to. Trzeba zrobić jak Nil. Ta Szwedka jak Nil tutaj jest. Nie? Ale są tereny takie, gdzie są kiepskie to łąki, takie byle jak. I niech by się to wylewało, bo regulacja to nie jest zrobienie kanału. Bo te kanały to rzeczywiście... Tak, to jeszcze prędkości, to zaraz tam dalej. Regulacja to jest powodowanie obniżenia poziomu wód. Powiem szczerze, tutaj w naszej gminie w latach 70. wymyślono sposób, w zamian za te stawy miało powstać 5 zbiorników retencyjnych. Między innymi w Bistuszowych, w Joninach, w Ryglicach 2, w Uniszowie. No jakoś tak. Na Podlesiu i tu na... Tak, natomiast no, zaczęto jakby... Potem robić wszystko od nowa. Ja tego w Joninach uczepiłem się jak przysłowiowy rzep psiego ogona i walczę lata. Zmienili mnie, to troszkę się oddaliło, ale przyszedłem i dalej będę walczył. Ale mimo tego wszystkiego, muszę Państwu powiedzieć, to takie dość żartobliwe jest, że wymyślili w końcu tak, że ten jeden zbiornik w Joninach nie będzie, tylko musi być w Kowalowej Suchy, na samej Szwedce, u góry i sensownie, 2 do 3 razy większy od tego Joninu. Czyli w czasie normalnego przepływu tam woda się nie zbiera, ale w kwestiach, kiedy byłyby zbiórka wody, to zostałaby taka śluza, która by mogła być zalewa. To się dobrze mówi, jak jest powódź. Tylko, że za tym problemem powodzi następują susze. Co się okazuje? No bo okazuje się, że brak przepływu wód w Wiśle. I znowu pewnie wrócą do rozsądnego pojęcia. Jak najwięcej wody gromadzić w górach. Jak nie zatrzymamy wody w górach, czyli u nas na terenie, szczególnie tutaj u nas i we wszystkich tych południowych terenach, no to za chwilę Wisła będzie kilka lat takiej suszy i w Warszawie będą sobie przechodzić na piechotę, bo to będzie bagienko, no, na litość boską. I ekolodzy mówią, no ale proszę pana, bo będzie, jak pamiętam, uzasadnienie, temperatura w zbiorniku będzie wzrastać, po czym ryba będzie miała 3
stopnie wyżej tej temperatury i nie będzie się rozmnażać. A będzie się rozmnażać, jak woda nie będzie pływać w ogóle, a taki zbiornik zapewniłby przepływ ten minimalny. Choć powiem tak, znowu obserwując, że w tym roku tej wody nie jest tak mało, bo ja pamiętam, że na przykład zalasówka chyba z 10 lat temu w ogóle nie płynęła. W ogóle teraz nie płynęło, a zdechły ryby na jeszcze stanie. Płynie. Jeszcze, tak, jeszcze, a teraz jeszcze płynie. Jeszcze płynie. Jak to ktoś znowu przewrotnie mówił, żeby nie wodociąg i kanalizację, to wody w rzeczkach by nie to było. Nie było. Tak to. To znaczy myślę, że dzięki kanalizacji, przynajmniej tam koło mnie, to tej wody w rzece jest dużo mniej. Bo mnie idzie do kanalizacji. Bo mnie idzie do rzeki. Niewiele brakuje, żeby już w ogóle nie płynęły. Także tutaj ten ruch... Natomiast coś zaczęli robić, bo tak, przepraszam, że wchodzę, ale akurat jechałam ci do Kowalowej na drogę, tam no, skończyli na tą, na Kipiasa i wjechałam na ten most jeszcze, który tam idzie do tego zbiornika, bo byłam razem z Danielem, chciałam to pooglądać. I tam akurat czyszczą w tej chwili szwedkę, wycinają wszystkie chaszcze, wszystkie trawy, chwasty i wszystkie gałęzie na brzegach. Ale w którym miejscu? No akurat tam na wysokości tego mostu na Kołodzie. Jakie piasa na dole? Nie, oni na Kołodzie Śliwkowskiego, jak jest wjazd na ten przyszły zalew. Aha, tutaj, na lewo. Na Wolnince. Akurat dzisiaj to wycinają. Ona tam jest bardzo ciekawy potok, który wypływa z Wolników zalasowskich. I Wolinka wypływa i Wolanka. Jak jest z jednej strony więcej napływu wód, to płynie w pewnym momencie w jedną stronę, a nie to w drugą. Jest takie przewyższenie. Byłem to oglądać, nie wiadomo, ciekawe. To jest poziom równy, nie? No tak. Co jeszcze? Chaszczy. Straszne zachłaszczenie, kurcze. Jakaś uchwała w gminie, żeby wyszła, żeby tych, co nie koszą, nie ma siły na to. Żeby kurczę coś robili z tym. Strasznie ostrzeli. Wyśmiał się, bo jest siewa po całej pole. Po tak na to nie mogą. Trafi się dwóch, trzech, kurczę we wsi i tak jest tragedia. Powiem też tak, że mnie to bardzo denerwuje, i to, ale kiedyś byłem w Landzie Westfalii, północna Westfalia. Piękna cała wieś, a jeden dziot, za przeproszeniem, że tak powiem, bardzo brzydko, był i takie ostył, i też sobie nie umieli z nim poradzić. I pokazywał ten Niemiec, że tam niemieckiego nie bardzo znał, ale to pokazywał właśnie, że to jest Scheiß, ten gospodarz, chodziło o to Scheiß Bauer. Zdarzają się takie elementy, tak jak wszędzie. Wiecie, też dużo jest to przyczyną tego, że jest nieuregulowany stan prawny. Patrzcie na Podhale, jak będziecie, ile drewnianych domów zapadło się. Nie doszli do ładu do spadku i nikt nie trzyma, czyli generalnie jest tak. I częściowo może to być też tym spowodowane, że ktoś się do tego nie przyznaje. Miałem taki problem w Kowalowej. Spadek nie do końca przeprowadzony, jest dwóch spadkobierców, jeden wykosił połowę, druga połowa stoi z głową. To w tym przypadku, o którym pan Bednarz mówi, to chyba też tak jest. Na połowę z tego co wiem. Było samej drogi, nie? Ma klas. To kupił się akurat spółdzielnia. No i dwa lata temu mi mówił, że albo mi płać za łąkę, bo pasem krowy, nie? No i siekłem. Albo nic nie robię. No i nic nie robię, nie płacę mój podwodowiczowi. Rosną po prostu dwa lata już. Teraz nie wiem, się nazywa. Tak, był sobie po domu. A, kras ten. Nie. Stalnowca. Nie, a ten siwek miał, nie? I on to sprzedał. Ten, co skarbi pisał. No przy samym domu jest, no hektar więcej, to rąka nic jest. Nie ma możliwości administracyjnych zmuszenia kogoś, kto ma własność. W socjalizmie wiem, że były takie, straszyli tam milicjanci wtedy jeszcze to samo. A może trzeba było wykupić? A potem brakło, to znowu trzeba było stać potem na wóz.
No to dziwne, w dzisiejszych czasach, kiedy są dopłaty do tych, jeszcze do tego... Ale nie ma właścicieli, jak jest, nie wiadomo, czy... Ale dopłata należy się faktycznemu użytkownikowi, więc kto złoży wniosek, ten bierze dopłaty, przynajmniej na wykorzenie by miał i utrzymałby to w należytym porządku. Jakby na dzierżawne miał, to i tak dopłatę dostaje. Ale nie wiem, od kogo dzierżawne. Ja prosiłem, ja mówiłem, to bierz dopłatę, nie? Ja mówię tak, że... Żeby nie kościć, albo nie władza, albo nie pać i nie pać. Może chce, żeby raz urósł. Nie władzę, nie proszę. Nie ma takich kompletnych pytań. I on nic nie robi. Ja jeszcze mam taką sprawę. I władzę rosną i dzisiaj. Panie Ciszej, od dzisiaj można głosować na tym projekcie z funduszu tego budżetu obywatelskiego. Tam zachęcam, przekażę sąsiadom, rodzinie, wszystkim, żeby tu na nasz Kunieszowski, Bistuszowski głosować. Trochę tam jest skomplikowane, trzeba... Cel podać i kliknąć. No, ale trzeba wybrać. Jak macie dzieci w przedszkolu, to powinni was poinstruować. To tyle jest skomplikowane, że jest dużo tych projektów i trzeba się zastanowić. Trzeba się zastanowić, na który się zagłosuje, ale takie głosowanie jest proste. Sołtysi na Facebooku, którzy są, dają instrukcje. Widziałem dzisiaj, że sołtys z Zalasowej, któryś inny sołtys tam już dają do swoich instrukcji. Na pewno się da się. Na Facebookach przekażemy wszystko. Jeżeli nie ma pytań, to ja zamykam zebranie wiejskie. Dziękuję wszystkim za przybycie.